Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. Witam serdecznie i dziękujemy za wszystkie sugestie. Ja miałem nie mówić ale ja nie wiem, czy ja się nauczę nie mówić No, każdy mówi jakieś tam W każdym razie będę się starał. Dziękujemy za te sugestie. Na razie technicznie wyglądamy w ten sposób i do jakiegoś tam czasu, kiedy nie będziemy mieli bardzo dużo możliwości takich, żeby zmienić się sprzętowo, będziemy wyglądali podobnie. Dziękujemy za wszystkie lajki, dzwoneczki, subskrypcje. Zachęcamy oczywiście do subskrypcji, najważniejsza sprawa, zachęcamy do subskrypcji. Myślę, że dzisiaj, jak już mówimy, bo my nagrywamy to któregoś tam dnia sobie, a cieszy nas to, że jednak Państwo widzicie, że to jest wszystko tak na surowo, że tu nie ma, że my nie jakoś tam, że robimy jakieś docinki, przecinki. Nie, to wszystko staramy się, żeby bez błędów, a jak są błędy, to i tak to wszystko leci, idzie i tak, żebyście Państwo, to taki live, no bo ktoś tam mówi live, na razie jeszcze live nie dajemy rady po prostu, ale kto wie, pożyjemy, zobaczymy. W każdym bądź razie, czy ja za wszystko, już podziękowałem za wszystko, co miałem? No ja czy ja zawsze będę jeszcze dziękował naszemu panu reżyserowi Marcinowi. Zawsze reżyser, tak, reżyser. On jest najważniejszy, my tu tak. Jesteśmy. On nigdy się nie spóźni, nigdy tam nie zapomni, że ma z nami, Od kotleta się oderwie, ale przyjdzie, jest, tak, dziękujemy. Oczywiście znaczy, Państwo go nie widzicie, bo on sobie na razie nie chce, żeby dopiero jak będzie 10 gwiazdą wielką, to wtedy się pokaże. Dzisiaj bardzo ważna sprawa. Myśmy mówili o marszałku Józefie Piłsudskim, o Romanie Dmowskim, o generale Halerze, o w ogóle osoby, które są bardzo znane, tak myślimy, w Polsce, każdemu, można tak by było powiedzieć, ale są też osoby warte tego, żeby je zaprezentować tym z Państwa, którzy nas oglądają i którzy chcą szerzej swoją wiedzę odnośnie historii jakby pogłębiać, tak dobrze to powiedziałem, tak może być po polsku. No i między innymi jedną z takich osób, pierwsza, bo dzisiaj o dwóch generałach będziemy rozmawiali, to jest generał Daniel Konarzewski. Bardzo proszę, Mariusz. Który jest gdzieś tutaj widoczny. Tak, to jest ten taki A jedyny ma wąsy. Bo to raczej rzadka rzecz była z wąsami jakoś. Tak wtedy bardziej oficerowie chyba bez wąsów chodzili. Z tego co pamiętam. Tak, generał Daniel Konarzewski. Ciekawa postać, urodził się, no właśnie zawsze Maciej pozdrawia miejsce urodzenia, ale myślę, że tym razem nie będzie pozdrawiał ziemi rosyjskiej. A nie, w żadnym wypadku. Tak? Ale nie, a może to była Polska, nie? Nie wiem jak kombinować to. Petersburg nigdy nie był polski. Petersburg, jak to po polsku się nazywa? Piotrogród? Piotrogród, znaczy po rosyjsku. Po rosyjsku, a dzisiaj by... Tak samo jakby. Później kombinowali tam z nazwami, ale teraz chyba wrócili. Potem był Leningrad, oczywiście. To ich sprawy są tam. Potem Sankt Petersburg, a teraz jest chyba Sankt Petersburg znowu. Bez tego dokładki. Ale wiadomo, że człowiek urodził się po prostu w Rosji. Ale całe serce i dusza były oddane jednak Rzeczypospolitej Polskiej. To jest dla nas najważniejsze. Także tym razem nie. Maciej nie będzie chwalił ziemi. Nie. Znaczy nie, to chodzi o to, że tam nikogo nie znamy, ja nie wiem, czy chcemy tam kogoś znać. Bo tak zawsze fajnie brzmiało, że to... Ja oczywiście czekam, kiedy Maciej będzie chwalił ziemię kujawską. No, kujawską? Nie wiem dlaczego, ale to niech Państwo też się domyślą, dlaczego ja mam jakieś takie duże zawsze chęci i miłość do Kujaw po prostu. Czyli Kielce. Trochę wyżej. Bydgoszcz, Toruń, rzeczy. Jejku, dlaczego ja Kielce tylko powiedziałem Kujawski? Przepraszam, spokojnie. Kielce. Przepraszam, Włocławek, to jest Kujawy. Bo dobrze zacząłeś, bo ten nasz drugi generał będzie ze świętokrzyskiego województwa, więc dlatego będą Kielce. Ach, i dlatego mi się wszystko spokojnie. To pomyliło. Ale tak. No to na razie generał Konarzewski, bardzo proszę. Oczywiście, czyli człowieczynka, który gdzieś tam zaczął swoją karierę oczywiście w armii rosyjskiej, no bo innego wyjścia nie było, jeżeli byliśmy... Pod zaborami, tu cały czas przypominamy ten nieszczęsny fragment naszej historii, a że jemu przypadło żyć w zaborze rosyjskim, no to wiadomo, że musiał być w armii rosyjskiej. No ale teraz jakby przechodzimy do tej najważniejszego momentu, czyli do tego, że oczywiście zaczyna funkcjonować już w formacjach polskich. Natomiast ja znowu nie chcę, żeby Państwo zawsze mieli jakąś taką dokładną faktografię, bo przecież nie o to chodzi. I tak... Mało kto to zapamięta, zresztą myślę, że to nie jest przydatne. Natomiast
Generał Konarzewski jest znany z takiej sytuacji związanej z wojną bolszewicką. Dokładnie to wszystko miało miejsce 16 lipca 1920 roku, czyli naprawdę w tej sytuacji już powoli zbliżającej nas do cudu nad Wisłą, do Bitwy Warszawskiej, do tych najtrudniejszych momentów. I tutaj oczywiście jak zawsze pozwolę sobie przeczytać tym swoim mało aksamitnym głosem, ale jak to mniej więcej wyglądało, żeby Państwo też wiedzieli, jakim człowiekiem był i myślę, dlaczego tak dochrapał się tych bardzo poważnych funkcji, czyli funkcji generała brygady, potem generała dywizji. Dnia 16 lipca 1920 roku została 14. Dywizja Piechoty pod miasteczkiem Sieniawką ziemi mińskiej okoloną przeważającymi siłami wroga. Droga i szosa na zachód zostały odcięte, a mosty spalone. Groźba położenia zwiększyła się jeszcze, gdy dywizja weszła w bezbrzeżne lasy, a bolszewicy, nie mogąc orężem zmóc dywizji, podpalili las. Położenie stawało się rozpaczliwe, żołnierze dusili się od dymu, a przy tym artyleria bolszewicka wytężała wszystkie swe siły, by z płonących lasów uczynić prawdziwe piekło. Wtedy spokojnie generał Konarzewski, pełen otuchy, zjawił się wśród swoich żołnierzy w najbardziej zagrożonym miejscu i prowadził ich osobiście przez palący się las. Na czele dwóch pułków uderza gwałtownym atakiem na otaczającego pierścieniem, przebędza pułki bolszewickie i toruje wolną drogę dla dywizji. No i myślę, że ten fragment bardzo dobrze pokazuje, jak odważnym, jak bohaterskim człowiekiem był. Oczywiście tutaj trzeba podkreślić bardzo ważną rzecz. Pewno na tym mundurze tego nie widać, ale bo to jest jednak płaszcz. Natomiast wiadomo, że za tak niesamowite działanie został w stosunku do niego zawnioskowany i przyznany mu oczywiście najwyższe odznaczenie wojskowe, czyli order Virtuti Militari. Do którego to orderu my jeszcze będziemy wracali, dlatego że to są ważne sprawy. Mamy fajne zdjęcia na ten temat i będziemy na ten temat Państwu coś chcieli powiedzieć. Ja tylko się dopytam, bo to bolszewicy to są ci Rosjanie, którzy pokonali tych Rosjan, którzy w którymś momencie nas tutaj napadli i dzięki tym Rosjanom, którzy zostali pokonani przez tych bolszewików, znaczy dzięki, no przez tych może tak będzie lepiej, no ten nasz teren tutaj był pod zaborem rosyjskim. No przypominamy Zgadza oczywiście się. Jeszcze zabor, jaki to tam był? Austriacki i pruski. Austriacki i pruski, czyli te dwa zabory. To później jest ten okres, bo ta wojna bolszewicka, to jest wojna polsko-bolszewicka, to znaczy bolszewicy chcieli, tak jak ty tam fajnie kiedyś powiedziałeś, w zasadzie do Europy, tutaj całą Europę zająć, żeby swoje te pomysły zrealizować. Ja nie rozumiem tych pomysłów, no ale już to na razie nie będziemy na ten temat rozmawiali. Generał Konarzewski, czy jeszcze dwa słowa byśmy... Aha, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, przepraszam, moment, żebyście Państwo zwrócili uwagę, naprawdę zdjęcie jest fajne, tam są cienie tych drzew. No, bardzo, ja jestem taki, że to tak ktoś zrobił te zdjęcia w tym czasie takie ładne, to mnie się bardzo to podoba. No i może teraz chwilkę jeszcze o drugim generale. Bo obok generała Konarzewskiego. To nade mną, to tak, tak można powiedzieć, nade mną stoi nade mną, nad moją głową tam gdzieś na górze. Stefan Dąb-Biernacki. To akurat tutaj już macie może doceniać spokojnie już, czyli Kieleczczyznę, ziemia świętokrzyska, ewidentnie. Chciałem też powiedzieć Sandomierska, też bym już tu popłynął. Z geografii dostaniemy dwoje, jak nas panie tutaj wyłapią, to z geografii to już w ogóle. Oczywiście przejęzyczenie, wiadomo, że świętokrzyskie, on się gdzieś tam w fajnej takiej miejscowości urodził. Tu się trochę z Maćkiem śmieliśmy, ja się nie śmiałem. Bo nazwa miejscowości jest po prostu śmieszna, ale to też taka fajnie, żeby Państwo, jak ktoś będzie takie chciał sobie zobaczyć, jak ta miejscowość się nazywała, to myślę, że będzie jakaś taka okazja żeby właśnie odszukać, w jakiej miejscowości urodził się generał Dąb-Biernacki. No ale żeby było wszystko jasne, skoro pozdrawiamy Kielce i ziemię kielecką, która się nazywa... Świętokrzyskie, bo tam to Świętokrzyskie, znakomici ludzie tam byli przecież, dzięki nim tutaj dużo się zrobiło, jeżeli chodzi o walkę o niepodległość. Aczkolwiek też możemy łyżkę dziegciu dołożyć, że to przecież właśnie gdzieś tam w tych,
tych Kielcach coś tam nie wyszło też, ale to już dobra. Tam nie wyszło, ale nie możemy zostawić, widzów, że coś tam nie wyszło. Wyszło, tylko dobrze. Ludzie się tam chwilę może spóźnili z myślą. Zastanawiali się, ale to nie my do tego nie mamy nic. Nie, oczywiście, w żadnym wypadku. No i jeżeli chodzi o generała Dąba Bierneckiego, także oczywiście przygoda legionowa, wstąpił w sierpniu, tak jak legiony się kształtowały, był dowódcą kompanii, potem dowódcą batalionu, no i oczywiście gdzieś tam zakończył tą swoją działalność w tym pierwszym okresie, zostając komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli tego słynnego POW-u. Więc też bardzo ważna rzecz, oczywiście okręgu Ciechanów, ale to jednak świadczyło o tym, że jakiś tam rokuje duże szanse. Oczywiście też brał udział w wojnie bolszewickiej. Tutaj może tylko bardziej chyba przez ten aspekt był dowódcą pierwszej brygady Legionów w 1920, więc no to już w ogóle samo przejście się tłumaczy, jak jego zasługi były dosyć duże. Potem oczywiście zostaje cały czas w armii i praktycznie do wybuchu II wojny światowej, bo tutaj się na tym skupiamy. Cały czas jego ta kariera związana była z wojskiem. W 1923 bodajże chyba, z tego co pamiętam, właśnie został generałem brygady. A potem oczywiście 7 czy 8 lat później generałem dywizji, tak jakby w kolejności. Dokładnie zresztą podobną drogę jak generał Konarzewski. A propos kampanii wrześniowej, to tutaj oczywiście dowodził tą słynną odwodową armią Prusy. No ale to już nie będziemy unikać II wojny światową. Także fantastycznych dwóch naszych polskich generałów. Myślę, że patrząc na te lampasy, które mają na rękawach płaszczy, no to już jest chyba pewno po 31 to zdjęcie, bo obydwaj wydaje mi się, że są generałami dywizji. Także chyba z tego okresu, chyba że ja gdzieś tam źle dopatruję się, no bo wiadomo, tutaj są niuanse. Ten lampas jest niedużo różniący się między generałem brygady i dywizją, ale tak mi się wydaje. No ale nie zważając, zdjęcie naprawdę godne polecenia, pooglądania sobie, jak polscy oficerze przed II wojną światową w okresie II Rzeczypospolitej wygląda. No i tam są jeszcze żołnierze obok nich, ranga tam pułkownicy, to trzeba by, bo kto tam chce, to sobie odszuka. Nie dlatego, że my nie chcemy na temat żołnierzy, bo mówiliśmy przecież na temat żołnierzy szeregowych i bardzo szanujemy, doceniamy tutaj ich wkład w tą niepodległość. Natomiast chcemy też, żeby po prostu osoby, które gdzieś tam dużo zrobiły na tej drodze do niepodległości, a jednak no, nie są tak popularne jak te, o których mówiłem na początku, szczególnie marszałek Piłsudski, jeżeli chodzi o wojsko, szczególnie Roman Dmowski, jeżeli chodzi o jakąś tam cywilną działalność. No, generał Haller, bo do generała Hallera jeszcze będziemy wracali kilkakrotnie, bo tam jest bardzo ważna sprawa związana z tym wojskiem, jak się ta tworzyła formacja, dlaczego, kto i z jakiego tytułu. No i jeszcze tylko prośba taka, znaczy nie tam prośba, dlaczego tak w ten sposób? Bo Mariusz, ty mówisz wojna bolszewicka, to jest wojna polsko-bolszewicka, gdzie myśmy chyba raczej na tych bolszewików nie napadali, to oni tutaj coś. No, oczywiście. Żeby to było jasne po prostu i żeby tam, nie wiem, po angielsku ktoś chce przetłumaczyć, powie nie, to nie było tak, a myśmy później oczywiście do porządku ich doprowadzili. No i będę mówił fachowo, wojna bolszewicko-polska. Znaczy ty mówisz fachowo, tylko że ty mówisz takim skrótem, że ktoś powie, bolszewicy, kto to są? A ja już tam starałem się wyjaśnić, chociaż nie wiem, czy warto jest wyjaśnić, kto to oni są. Macieju, wrócę do mojego określenia, będę ich nazywał czerwoną zarazą i wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Musiałeś to powiedzieć. Dziękujemy. Pamiętajcie państwo o generale Konarzewskim i generale Dąbie Biernackim. Dziękujemy na dzisiaj. Do zobaczenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.